Wojewoda Dolnośląski z wizytą w gminie Nowa Ruda, a to za sprawą przyznania kolejnych promes na zapobieganie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych dla samorządów z Dolnego Śląska. W związku z tym, że nasza gmina położona jest w terenie pagórkowatym, górzystym niemal, rokrocznie po obfitych upadach deszczu czy opadach śniegu są te drogi wymywane. Więc składamy co roku do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zapotrzebowanie i w zeszłym roku udało nam się już uzyskać ponad 4 miliony. W tym roku natomiast jest to kwota dzisiaj 2800 i w marcu wcześniej dostaliśmy również 2 miliony 800. Jest to ogromna pomoc dla gminy Nowa Ruda. Wyremontujemy sporo dróg, które pomogą przemieszczać się nie tylko mieszkańcom, ale również turystom. Gmina Nowa Ruda dzisiaj otrzymała największą promesę, a tak naprawdę dwie, na łączną kwotę 2 milionów 800 tysięcy złotych. Przy budżecie 50 milionów złotych gminy wiejskiej Nowa Ruda to jest naprawdę dość duże dofinansowanie inwestycji. Stąd też dziś chcieliśmy, żeby to się odbyło właśnie u pani wójt. Tym bardziej, że piękne miejsce. Myślę, że to też jest pewna forma reklamy dla gminy wiejskiej Nowa Ruda. Piękny teren. Pozyskiwanie środków finansowych na infrastrukturę drogową jest bardzo ważne. Bardzo ważne, żeby jak najwięcej dróg gminnych, dróg powiatowych dostało dofinansowanie, zostało wykonanych. Widzimy na przykładzie ziemi kłodzkiej, że mamy obszarowo największy powiat w Kotlinie Kłodzkiej. No i tak jak pamiętam, jeszcze zanim zostałem senatorem, byłem radnym powiatowym. Mamy tutaj w powiecie kłodzkim 700 km dróg. One wymagają remontu, naprawdę do zrobienia jest bardzo dużo. Dlatego cieszę się, że z piątki Morawieckiego i to, że 14 kwietnia na konwencji pan premier ogłosił i wśród tych najważniejszych punktów na przyszłość jest właśnie wsparcie dla dróg lokalnych. Ten wielki program, który za chwilę będzie realizowany, te miliardy, które zostaną skierowane na drogi lokalne, drogi gminne i powiatowe. Rzeczywiście, rząd Mateusza Morawieckiego podkreśla, że zrównoważony rozwój to jest jeden z priorytetów działań obecnej większości parlamentarnej, obecnej Rady Ministrów. Dlatego już w tym roku zostały zwiększone środki na drogi lokalne, gminne, powiatowe. Zwykle to było 800 milionów w skali roku. Teraz mamy 1,3 miliarda, czyli o 0,5 miliarda został zwiększony ten budżet, a jesienią ruszy kolejny absolutnie przełomowy program, dlatego że opiewający na kwotę 5 miliardów złotych. W naszym regionie promesy otrzymały gmina Lądek-Zdrój, miasto Nowa Ruda, gmina Nowa Ruda, gmina Bystrzyca Kłodzka, gmina Szczytna oraz powiat kłodzki na odbudowę drogi powiatowej.